Jest decyzja niemieckiego TK w sprawie planu Unia Europejska Fundusz Odbudowy. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny wydał zgodę. Ze strony Niemiec nic nie stoi już na przeszkodzie, aby Unia Europejska przeznaczyła 750 miliardów euro na Fundusz Odbudowy. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny odrzucił zarzuty prawne przeciwko finansowanemu z długu planowi inwestycyjnemu. Decyzję niemal natychmiast skomentowała szefowa KE Ursula von der Leyen. Tym samym nadzwyczajny wniosek inicjatywy obywatelskiej, skupionej wokół założyciela prawicowo-populistycznej alternatywy dla Niemiec AfD, Bernda Ludzkiego, nie odniósł skutku. Prezydent Frank-Walter Steinmeier może teraz podpisać odpowiednią ustawę w celu wdrożenia decyzji Unia Europejska w Niemczech. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z zadowoleniem przyjęła decyzję Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Unia Europejska pozostaje na dobrej drodze do ożywienia gospodarczego po tej bezprecedensowej pandemii, napisała von der Leyen na Twitterze. Wniosek nadzwyczajny Bundestag większością 2/3 głosów zatwierdził 25 marca wspólne zaciągnięcie przez kraje Unia Europejska pożyczki na Fundusz Odbudowy, Bundesrat uczynił to dzień później. Jednak jeszcze tego samego dnia grupa skupiona wokół Ludzkiego złożyła w Karlsruhe wniosek nadzwyczajny i skargę konstytucyjną. W związku z tym TK zakazał prezydentowi federalnemu podpisywania traktatu do czasu rozstrzygnięcia wniosku nadzwyczajnego. Grupa profesorów ekonomii, skupionych wokół założyciela AfD, argumentowała, że na mocy traktatów europejskich Unia Europejska jest zobowiązana finansować swój budżet całkowicie z własnych środków. Długi nie są funduszami własnymi, ale kapitałem dłużnym. Powodowie chcieli, aby to państwa członkowskie, a nie Unia Europejska, zaciągały długi na własną odpowiedzialność, aby zapanować nad konsekwencjami pandemii. Ponieważ ci, którym wolno wydawać pieniądze innych krajów, mają tendencję do marnotrawstwa, nieefektywności i nadużywania. Ostatecznie prowadzi to do uwspólnotowienia długów, czyli do Unii zadłużenia. Rząd federalny i Komisja Unia Europejska powołują się natomiast na artykuł 122 Traktatów Unia Europejska. Na mocy tego odstępstwa, w przypadku klęsk żywiołowych lub zdarzeń nadzwyczajnych, pomoc finansowa Unii może zostać przyznana państwu członkowskiemu, na określonych warunkach. Decyzja w sprawie budżetu Unia Europejska zdecydowała w lipcu 2020 rok. O nowym budżecie o bezprecedensowej wysokości 1,8 biliona euro do 2027 rok. Bardzo znaczna część tej kwoty minus 750 miliardów euro przeznaczona jest na pomoc gospodarkom w pandemii koronawirusa. Państwa członkowskie mają otrzymać część tych pieniędzy w formie dotacji, a część w postaci pożyczek. Jednak Komisja Europejska może rozpocząć zaciąganie pożyczek i dokonywanie płatności dopiero po ratyfikowaniu decyzji przez wszystkie 27 krajów Unii Europejskiej.